O. Takie małe. Ostatnio w domu dominuje tematyka sportowa, więc dzisiejszy zakup też jest związany ze sportem. I dzisiaj zrobię pierwszy w życiu unboxing przed kamerą. Kupiłem kamerkę sportową. No cóż, jak się już coś robi, trzeba jeszcze uwieczniać. Przymierzałem się do niej wcześniej, chyba z 2 lata temu. I jakoś tak ominął cały temat. Więc dzisiaj bierzemy się za rozpakowanie. Przed chwilą odebrałem z paczkomatu przesyłkę i zobaczymy, co będzie w środku, jak to wszystko będzie wyglądać. A potem w części drugiej potestujemy. Ok, otwieramy paczkę. Czymś się da ładnie otworzyć. Klej mocny. O. Jakiś list, szanowny pan, i tak dalej. Zobaczymy, o co im chodzi w tym liście fantastycznym. Tak, faktura, paragon, rachunek, zamówienie, uwaga, naklejka z pieczątką sklepu proszę umieścić na karcie gwarancyjnej. Warunki odstąpienia od umowy sprzedaży. To wszystko sobie zostawimy i proszę, oto mamy 2 zakupy. Jeden. To jest karta pamięci microSD 64 GB EVO+. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, czy nie trzeba kupować lepszej, szybszej. I kamerka Xiaomi. Xiaomi, jak to mówią, różne wersje słyszałem. Zadzwoniłem do kolegi, zapytałem się, jaką kamerkę by mi polecał. Akurat miał tylko taką za 50 parę złotych, ale powiedział, że sobie wybrał tą firmę. Ja tam miałem na myśli jakieś inne opcje. Natomiast kolega mi polecił to, machnąłem ręką, bo było trochę drogie, ale jak już wszystko przejrzałem recenzje w internecie i tak dalej, w efekcie ostatecznym stwierdziłem, że to jest niegłupi pomysł. Tak, biało-czarna obudowa, po angielsku, po chińsku, po chińsku 4K. 2,4 cala. 2 godziny baterie powinny wytrzymać. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Wi-Fi 2,4 GHz. O! Takie małe i kosztuje tyle kasy. Tu pewnie jeszcze będą dodatkowe rzeczy. Czyli kabelek do ładowania, akumulator. Instrukcja obsługi, pewnie że będzie trzeba się zapoznać, mam nadzieję, że po polsku też jest, skoro kupione w polskim sklepie, przynajmniej oficjalnie w Polsce. O, szukamy, chiński, angielski, polskiego nie ma. No cóż, kamerka podobno obsługuje się intuicyjnie. Tutaj mamy osłonę obiektywu. Tu jeszcze są jakieś rzeczy, może tutaj jest dodatkowo instrukcja. Zobaczymy, później w tym zajrzymy. Tak, kamerkę już mamy. Baterie też mamy i odpakujemy kabelek USB do ładowania. Ciekawe, pod jaką ładowarkę można podłączyć. O, tu ma styki, wkładamy tak i naciskamy guzik, jest aż jeden. Tak, musimy znaleźć język angielski, włoski, fenomenalnie nie ma po polsku, trudno się mówi, będziemy kombinować. Tutaj mamy instrukcję oczywiście po angielsku, która nam wszystko mówi, można sobie poczytać. Jakie karty V30, nie kupiłem karty V30, ale też nie planuję nagrywać w 4K. Baterie będziemy musieli naładować, no ale już coś widać na monitorze małym, sprawdzimy, czy się nagrywa. No się nie nagrywa, bo nam pokaże no set card. Się dłużej przytrzyma, wyłączamy kamerkę, to już wiem z instrukcji z internetu. I trzeba rozpakować teraz kartę. Ciekawe, czy mam nożyczki pod ręką? Są, po mamie, którzy takich nożyczek nie pamiętają. Krawieckie. No cóż, z plastikiem miały problem nożyczki. Nie polecam, trzeba kupić nowe. Wyciągnęliśmy kartę i wkładamy ją na miejsce. I zobaczymy, co teraz będzie. Przyciskamy i próbujemy nagranie 4K.
Chyba 3 sekundy, 4. Sprawdzimy dźwięk przy okazji, jak idzie. OK. Po 9 sekundach zatrzymamy. Nie wiem, czy jest jakiś bufor, ale trzeba byłoby tutaj poprzemieniać i zmienimy na Full HD, bo to potrzebuje 100 klatek, 60 klatek, 100 klatek. Dobra, weźmiemy średnią opcję, 60. Jakość super fine. Przewijamy wszystko na wyświetlaczu i będziemy się uczyć, o co chodzi. Black and white, balans bieli automatyczny. OK, zmieniliśmy i naciśniemy jeszcze raz nagrywanie. No cóż, powiem tak, przejdziemy teraz do testów, czyli będzie trzeba tą kamerkę zabrać gdzieś na w plenery i zobaczymy, co wyjdzie. Efekty zobaczycie sami, bo załączę w drugim filmie. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i śledzenie wyczynów naszych sportowych, które będziemy rejestrować między innymi tą kamerką. O, zdejmiemy jeszcze to. Życzę wszystkim miłego dnia i pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał i dać łapkę w górę, bo chcemy dawać dobry przykład, jak aktywnie żyć, jak aktywnie wychowywać dzieci. Jak inwestować swój czas w wychowanie dzieci, bo to jest bardzo ważne. Teraz coraz więcej siedzi się przy tego typu gadżetach, przy PlayStation, innych cudach na kiju. I efekt jest taki, że który już wiadomo, że coraz więcej schorzeń dzieci mają ze stopami. I jak kiedyś był problem z kręgosłupem, to teraz do rehabilitantów przychodzą ludzie z dziećmi i problem, główny problem to są stopy. Miłego dnia i jeszcze raz pamiętajcie, zasubskrybujcie nasz kanał, bo warto.